0,4 punktu. To 5 metrów do prowadzącego w turnieju Tomasa Ditharta. No, właściwie Aman. Tylko tego zwycięstwa w całym turnieju czterech skoczni. Brakuje mu do wielkiej kolekcji sportowej. No i popatrzmy, Aman już w powietrzu. Teraz czy ta wysokość jest odpowiednia? Jak daleko poszybuje Aman? Aman, kłopoty przy lądowaniu. Odległość dobra, ale to lądowanie. No i poczekajmy, 137,5 metra, pół metra dalej niż Thomas Morgenstern. To jest jak na razie najdłuższy skok. Noty 18,5, no nie wiem, czy to nie za wysoko, jak za takie lądowanie. Proszę zobaczyć. Ale jest też jedna 17. Jest 17, tutaj wszystko idealnie. No i tak, tutaj Simi ląduje. No, niewiele brakowało, byłaby potwórka. 18,5 to według mnie zdecydowana przesada. Niemiecki sędzia Bob Knoll, a noty 17,5. Martin Kinzle, no tak, z jednej strony odległość dobra, zadowolony, z drugiej to lądowanie. Simon Aman, no teraz będzie czekał na odpowiedź Tomasa Dietrich.